Kiedy przyjeżdżasz do akademika i zamiast kuchni zostajesz to. I jedyne, co ci zostawili, to mikrofalówka na całe piętro. Aczkolwiek na szczęście mam jeszcze mojego kochanego Thermomixa. Taka sytuacja ma utrzymać się przez najbliższe 2 tygodnie, więc dziś zapraszam Was na film z tym, co jadłam, nie posiadając kuchni. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim polowym gotowaniem, to zapraszam Was do oglądania. Gdy wstaję, staram się zawsze pamiętać o wypiciu dużej ilości wody. Na śniadanie ciecierzycowe smoothie bowl według tego przepisu, który jest na kanale. Dużo ciecierzycy, żeby białko się zgadzało. Do tego trochę owsianki, kakao, banan i mleko sojowe. Nie dodaję daktyli, bo już mleko jest słodkie. Dokładny przepis tutaj Wam podlinkuję, jest pycha, serio, bardzo, bardzo polecam. No i to wszystko blenduję. Serio, polecam, jest mega, mega, mega pyszne. I do tego jeszcze brzoskwinia i świeże orzechy laskowe. Na drugie śniadanie zapakuję sobie pumpernickel z humusem paprykowym i z pomidorem i papryką. Takie drugie śniadanie, bardzo na szybko. Zastanawiając się, co można robić i gotować bez kuchni, oczywiście moją pierwszą myślą był makaron ryżowy. Także dzisiaj na obiad makaron ryżowy, bo wystarczy zalać go wrzątkiem, poczekać chwilę i jest. Mam jeszcze kupionego brokuła i znalazłam taki śmieszny sposób na gotowanie go w mikrofali, który polega na tym, żeby zalać go dosłownie odrobiną wody. Będzie przykryć jakimś talerzem i włożyć do mikrofali na jakieś 2-3 minuty, także sprawdzimy, czy to działa, jak to działa. Trzymajcie kciuki. Uwaga, uwaga. Ta-da! Normalnie magia. Brokuły są serio idealnie ugotowane. Zajęło to 3 minuty, także totalny lifehack. A, i dla tych wszystkich, którzy byli zmartwieni pod filmem z chipsami z mikrofali, szkodliwością działania mikrofali na nasze zdrowie i to, jak bardzo jedzenie jest złe z mikrofalówki, to podsyłam Wam w opisie link do oświadczenia oficjalnego WHO mówiącego o tym, że jedzenie z mikrofali nie jest wcale szkodliwe i jest spoko, także poczytajcie i spróbujcie tych brokułów i chipsów, bo są super. Wracając do obiadu, to zrobimy sobie do tego sos. Wymieszam sobie masło orzechowe z odrobiną sriracha, czyli takiego ostrego sosu chili. Dam trochę wody. Ogólnie to przydałby się tutaj sos sojowy, ale jeszcze sobie nie kupiłam do akademika, także trzeba sobie radzić z tym, co mam. I no i pasował tu też super imbir, ale również jeszcze nie kupiłam, także dodam jeszcze odrobinę soli. I odcedzony makaron. Do tego dodam brokuły, pokrojoną paprykę. Idealnie pasowałoby tu tofu, ale też go nie mam, więc dodam trochę ciecierzycy, żeby było białko. I serio, mamy obiad w 5 minut. Ogólnie to brakuje mi tutaj sosu sojowego, więc jeśli macie, to zdecydowanie dodajcie. Ale bez tego też jak najbardziej spoko.
Na kolację ugotowałam sobie zupę krem w Thermomixie. Skorzystałam z takiej gotowej mieszanki warzyw z Biedronki. Całkiem spoko ta mieszanka, ale nie będzie to moja ulubiona zupa. Zalałam warzywa wodą, gotowałam i zblendowałam. Dodałam jeszcze trochę pieprzu, soli. I zjadłam to z soczewicą z puszki i chlebem. Dajcie znać, co wy dobrego dziś zjedliście i czy macie jakieś swoje pomysły na to, co można jeść bez dostępu do kuchni. Bardzo chętnie skorzystam. A jeśli wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli dacie lajka. A jeśli chcecie więcej, to zapraszam was na kanał i do subskrybowania. Buziaki i dobrego dnia!